Cześć, witajcie, z tej strony Olek Power i widzimy się w kolejnym odcinku z Movie Battles. I pewnie się domyślacie, dlaczego znowu zaczynam z menu. Dostałem kolejnego achievementa, bo ostatnio sobie grałem dużo czasu Hanem Solo. I mamy Han Solo Shoot First. Musiałem zabić Greedo blasterem jako Han Solo. Trudne to było, bo gościu naprawdę się rzucał. Najpierw z niego strzelałem ze zwykłego karabinku, a potem dopiero zacząłem z niego blastera, jak mi się amunicja skończyła w karabinie i strzelałem naokoło gościa. Tam parę razy go trafiłem i potem raz tylko jakoś tak fartem udało mi się strzelić gościowi w głowę i go zabiłem. Takie przygody. Tak w sumie odkąd gram, to na dzień dostaję jednego achievementa teraz i to się tak fajne jest, może jakiegoś nowego dostanę, może teraz jak z wami będę grał trochę, to jakiś mi tu wyskoczy. Fajnie by było. Fajnie. Właśnie sobie pogram Hanem Solo się fajnie gra. Raczej ogólnie tymi bohaterami zacząłem jakoś mi dobrze iść, ale nie snajpić. Snajperką mi nie wychodzi jeszcze na razie. Strasznie trudno mi jest ją opanować. Za dużo się ruszają ci przeciwnicy. Chociaż na ostatnim nagraniu zabiłem tego Jedi, ale to był taki prawie snajperka, bo to nie była taka do końca snajpa, dlatego że strzelała ciągłą serią i po prostu widzieliście tak trochę na fuksie, bo miałem rozrzut taki leciutki. No ale cóż. I właśnie trochę tak też informacyjnie dzisiaj, bo postanowiłem trochę wrócić do starej metody, czyli w jakiś tam dzień będzie jakiś tam odcinek, żeby było regularnie, a nie tak, że wrzucam praktycznie przez cały tydzień jedną rzecz, bo wiem, że to może wam trochę się znudzić, przejeść i tak dalej. Momencik. Nabu, Hiro, Hanasholo, Han 1, Apple. Dobra. Chewbacca. Dobra. Na razie sobie tak polatam i będę wam mówił. Dopiero się runda u nich zaczęła, więc będzie można sobie zobaczyć, raczej będzie można sobie swobodnie pogadać. Więc tak, wrócimy do takiego systemu, że w jakiś dzień dany odcinek będzie z danej serii. Jeszcze nie wiem, bo kiedyś to było, tam było chyba przez 3 tygodnie, tak wrzucałem, ale potem to wyszedł Batman Arkham Origins i chciałem wam szybko go pokazać i tak dalej i nagrywałem tego mnóstwo i potem tak, no wiecie o co chodzi. I potem od tamtego czasu, czyli od października praktycznie już tego nie było, czyli już ponad pół roku i postanowiłem do tego wrócić, bo jest to fajne i mobilizuje mnie do tego, aby nagrywać rzeczy. Takie, żeby wam urozmaicić po prostu oglądanie mojego kanału. I tak sobie myślę, jeszcze nie wiem co w jaki dzień będzie, najwyżej jutro. Dzisiaj jest aktualnie sobota. Jeszcze jutro nagram w niedzielę jakiś filmik i wtedy go wam wrzucę i on będzie rozpoczynał już najwyżej. Raczej tam wam przedstawię wszystko, jak, gdzie, po co, na co, w które dni, co będzie i on będzie już rozpoczynał tą, jakby to powiedzieć, poukładany kanał, tak mnie to nazwijmy. Czekajcie, co ja miałem wam jeszcze powiedzieć? Myślę. Jeszcze, jak ten filmik aktualnie nagrywam, jeszcze się nie pojawiły żadne tam pomysły i jak zrobić z tym serwerem. Bo chcę to zrobić, co wam powiedziałem w poprzednim odcinku. Dlatego, że fajnie by było was trochę lepiej poznać, moich widzów. Wiem, że tu kiedyś jeden z was mnie namawiał do tego, aby pograć z nim, ale ja tak miałem akurat przerwę od Movie Battles paromiesięczną, nie chciało mi się w tą grę grać. I nie zagrałem, ale z chęcią, może jeszcze będzie miał ochotę, to do niego napiszę tam i może sobie razem coś nagramy, z kuzynem czasami pogramy sobie, ale to mamy tak, ja mam czasami takiego lenia, jest tak: Olek, nagrywasz? No pewnie, możemy ponagrywać, nie? Gramy godzinę, potem druga i tak 23. Filip, nagrywamy coś? A on mówi, wiesz co, nie chce mi się. No mi też. No i tak się zazwyczaj kończy nasze nagrywanie. Akurat z The Old Republic tam wyszło.
to jedno nagranie i będzie tego więcej. Ale nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy, wow. Już wasz stylu tam. O, droidika. Droidika, droidika. Czekajcie. Fuck. Dobra, wjechał na górę, nie ma co, nie net. Dobrze, dobry jest ten solo, bo szybko biega. Skubanany. Czemu my wszyscy tu stoimy? Why? Dobra, nie. A ja schodzę na dół. Chcę trochę wspomóc ludzi. No jedź. No i idziemy ich trochę wspomóc. Może... Czekajcie, ja nie widzę tu przeciwników na razie. Nie. Chodź. Wow, tam są. Snajpisz? Nie. Nie, odsuń się. No, głupi jesteś! Dobra, prawie. Okej. Okej, okej, jest dobrze, bardzo dobrze. Nie, jest beznadziejnie. Jeszcze bohaterowie mają taką... Oj, zginąłem. Chciałem skoczyć. Dobra, nieważne. Bohaterowie jeszcze tutaj, zaraz wam pokażę, mają heala. Mam na 3 go ustawionego, on healuje do 33% życia. Jeżeli masz... O, patrzcie, jest Polaków paru. Jeżeli mamy... tam poniżej 33% życia, to zawsze nam on to... no... powiększa do 33%. Fajne, bo czasami mam 5% życia przez jakiegoś debila, który mnie zrzuci i potem mam trochę więcej zawsze. To jest większa szansa na to, że przetrwam dłużej. Szkoda, że zginąłem, bo... szkoda. Ale tak. Dobra, weźcie nie klnijcie, a to jest kulturalny. Ja lubię grać z Polakami, mówię wam. Nie, ogólnie z Polakami, szczególnie ze Slayerem. Ze Slayerem się fajnie gra. Nawet nie dziężony z Polakiem. Mi kuzyn kiedyś mówił, ale myślałem, że ściemnia. Dobra. Co miałem wam powiedzieć? O, właśnie, a propos The Old Republic. Postanowiłem, że będę robił tak na zmianę. Jeden odcinek z moim kuzynem, jeden odcinek o tym, jak odpowiadam wam o książce. Bo właśnie sobie kupiłem nową. Powiem wam tylko tytuł, Star Wars Mroczne Gry. Jest to książka o przygodach, można powiedzieć, Hanna Solo. Dopiero zacząłem ją czytać, jestem na 4 rozdziale. I opowiada ona tak... Nie, nie będę wam mówił, co to będzie tego odcinek. Po prostu o przygodach... Jest w niej Han Solo, no. A ja lubię Hanna Solo, więc ten... Więc będzie okej. Okay. Tak ogólnie to nie... zrobię i tak z tego odcinek tam top 10 czy coś w tym stylu. Ale to jak już sobie uporządkuję, co w jaki dzień będzie, to... Ale na pewno uprzedzam was, że nie będzie w każdy dzień tygodnia odcinka. Bo niestety mam tak, że na pewno we wtorek i w środy... wtorki i środy przynajmniej na razie nie będzie odcinków, bo mam zryty plan lekcji. Więc nie będzie. Dopiero potem może jak mi się zmieni, bo mam się za 2 tygodnie znowu zmienić, to wtedy może coś... wtedy może coś dostaniecie. Będziecie dostać. Zależy wszystko od tego, który będę kończył i tak dalej.
Dobra, może nawet w weekendy się uda, to będą po dwa odcinki dziennie, jeden rano, jeden wieczorem. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to mnie zmobilizuje do większego nagrywania dla was i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, turlaj się, dzięki. Dobra, no to my pójdziemy teraz tu. Potem się zmienimy jakąś na jakąś inną postać. Grido! Grido prawie sam siebie wysadził. Dobra. To my sobie pójdziemy tu. Otworzymy im. Fajnie szybko biega, nie trzeba żadnego stamina, tak jak u Ark Tropera. Więc jest spoko. Jeszcze nikt u nich nie zginął. Dobra. A matko. Lubię Polaków, lubię z nimi grać. No czasami jak się pytają na serwerze, widzę kto Polak, to ja nawet się nie odzywam, bo ludzie lubią hejtować Polaków za ich grę i za styl bycia na serwerach. A, nie dopadłem go, ale... Dobra, idziemy. Nie ma czasu. Nie ma czasu na popierdółki. Idziemy ich zabić wszystkich. Ile ich żyje? Jeden tylko. Dobra. Chłopaki. No, nie, bez jaj. You missed. Dobra. Gdzie on jest? Okej. Zabili go, pięknie. Wygraliśmy. Przegrać się mogliśmy. Dobra, idziemy dalej. Co ja miałem wam jeszcze powiedzieć? Zbliża się nowa seria do luźnego grania. Raczej nie seria, tylko nowa seria odcinków. Zostało oczywiście jeszcze tam parę niedokończonych. Ale... Ale dostaniecie przy okazji jeszcze parę takich, no, jakby to powiedzieć, odcinków. Będą to modyfikacje... czekajcie, raz, dwa, trzy. Muszę policzyć modyfikacje. 4, 3. 3 albo 4 modyfikacje do Sins of Solar Empire Rebellion. Tak się ta... Taki nosi tytuł ta gra. 3 modyfikacje. 3 wyszły, na czwartą czekam. Oczywiście jest ich więcej, ale czwarta ma wyjść jakoś teraz, a raczej w lipcu, a reszta to nie wiem kiedy ma wyjść i z tym jest problem, dlatego... Dlatego na razie tam... manewry! O, ktoś był za mną? Dobra, dajmy mu forgive'a, przeprosił przynajmniej, nie?
A, on mnie nie zabił chyba. Chyba mnie zabił ktoś inny, ale tam. Nie, jak ludzie przepraszają, to ja zazwyczaj jestem miły i daję forgiwy. Ale jak mnie nie przepraszają, to nie ten. Dobra, zdekoncentrowałem się. Nie pamiętam, co miałem wam powiedzieć. Myślę. A, właśnie. Cztery modyfikacje. Jest tak. Dwie z Gwiezdnych Wojen, dwie ze Star Treka. W dwie już gram. Gram jedną z Gwiezdnych Wojen i jedną ze Star Treka. Jest to Star Trek Armada 3 modyfikacja i Sins of the Galactic Empire. To są dwie modyfikacje, w które na razie gram. Jeszcze jedna ze Star Treka wyszła, która jest to Star Trek Sacrifice of the Angels 2, chyba tak to się nazywało. Jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie ściągnąłem. I jeszcze jest mnóstwo tych ze Star Warsów modyfikacji, ale ja czekam na jedną taką, nie pamiętam dokładnie jego nazwy, dokładnej nazwy, a bo jest ona obsadzona tak w sumie tylko w Wojnach Klonów, ja lubię ten okres. I tak trochę powiem wam o te, bo dłużej grałem z tą modyfikacją Sins of the Galactic Empire. To jest tak, że mamy pięć, czekajcie, raz, Rebelia, Nowa Republika, Republika, Separatyści, Empire, Wongowie. Dobra, to mamy sześć frakcji, którymi możemy grać w grze. Jak się domyślacie, nie jest Sins of the Solar Empire, to jest gra strategiczna, która mieści się tylko w kosmosie. Jest to naparzanka po prostu statków, budowanie, przejmowanie planet i tak dalej. I po prostu będziemy mogli sobie... Raczej ja to i tak nagram, nie wiem jak to będzie u was odbiorem i jeżeli będziecie chcieli jakąkolwiek, nie wiem, serię z tego czy coś, to będziecie pisać po prostu. Nie będę nic wam narzucał z góry. Inne serie typu... Raczej, jeżeli chcecie jakąś serię, co ja rozpocząłem w luźnym graniu jako serię, czyli od początku do końca, to piszcie pod danym filmikiem. Ja na pewno nie ma tych komentarzy dużo, więc na pewno mi się wyświetli i to odczytam i będzie można grać jako zwykła seria. Na pewno wrócę też do trzeciej ery. I The Last Days'em mam problem, bo... Wywala mi grę po prostu, bo chciałem sobie zainstalować tą nową, nowego update'a, o którym wam mówiłem w ostatnim odcinku i od tamtej pory jak zainstalowałem, to mi wywala co chwilę grę. Reinstalowałem modyfikację dwa razy, nic to nie pomogło, cały czas w tym samym momencie wywalało. Podczas kiedy zaczynałem tą bitwę, bo nawet dla was odcinki już starałem się nagrywać z tego, ale podczas kiedy zaczynałem bitwę, wywalało mi grę. I nie wiem, co z tym fantem zrobić, wiecie, bo chcę to skończyć i nie wiem, czy nie będę musiał zrobić nowego save'a, bo piszą niektórzy, że po reinstalacji gry save'y niektóre mogą jakby to nie działać należycie, więc ja może ten, najwyżej zrobię, tak zobaczę na innym save'ie, czy to by działało. Jeżeli nie, to będziecie musieli mi wybaczyć. Raczej, jeżeli nie będzie działało na tym z powrotem, na tym naszym zwykłym save'ie, to musicie mi wybaczyć, a jak nie, to po prostu nową serię raczej będę to kontynuował, może nawet zrobię podobną postać. Ale... Dobrze, asysta kolejna. Sama asyst sadzę, nie wiem czemu. Kolejny Sith tam. Dopiero zabiliśmy jedną osobę.
Dobrze, pięknie ją zabili. O, fuck. Dobrze, zabiłem kogoś. Ma jeszcze jedno życie, super. Ale kogoś zabiliśmy, nie jest źle. Nie będę się tam pchał. Oj, sorry, to był nasz. Szczerze, to do tej gry by się przydały takie postacie z amunicją i z medkitem. To by były naprawdę pomocne. Oj, zabili. Ja mam dodża, też takie, że unikanie pocisków, ale to jest jak... Ej, coś jest nie tak, miałem go na... Nieważne. Nie, jeszcze jedna runda tą i sobie zmienię postać. To jak mówiłem, jeżeli chcecie coś z luźnego grania, na przykład jako serię zwykłą, to proszę. Proszę pisać, to będziecie ją mieli. Może nie za długą, ale na pewno jakąś tam dostaniecie. Na przykład tam 10-15 odcinków, nie wiem, zależy, czy będzie wam się podobała, czy nie. I coś jeszcze. Jeżeli chcecie jakąkolwiek serię, którą tam, nie wiem, zaniedbałem, coś tam, tak jak na przykład DC Universe Online, bo już dostałem jedno zapytanie o nią, więc żeby grać tam jest. Wow. Ej. Wow! Myślałem, że odskoczyłem. Dobra, nieważne. Dobra, zmienimy sobie postać. Na przykład... Arktrupera może. To jest czwóreczka. Dobra. I jeżeli naprawdę ten DC Universe będę musiał kontynuować, bo mnie tam ktoś o to poprosił, to tam może nagram jeszcze parę odcinków, tak do 10. Tam było chyba 5. Miałem tam serię z Jokerem robić, z Batmanem, ale to potem, wiecie, zaczął się rok szkolny i wszystko powychodziło tak, jak wychodziło. To jest tak... u mnie to jest tak, że mam fazę na jakąś grę i potem już jej nie mam. To chyba u każdego tak jest, że najpierw możecie grać w tą grę bez końca, a potem... A potem odkładacie ją w kąt i nie gracie w nią przez długi, długi czas, a potem sobie przypominacie o niej, chcecie znowu zagrać i tak dalej. Ja tak niestety mam. No nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ale postaram się to naprawić, jak już będziemy mieli ogarnięte. Dzisiaj sobie wieczorkiem jeszcze usiądę i zobaczę, w jaki dzień co będę wrzucał. W weekendy postaram się po 2 odcinki. Może nawet jakieś vlogi nagram. Może. Może, nie mówię, że na pewno. Jak znajdę kamerę. Raczej aparat. Jeden tu, ile ich zostało? 2. No dobra. Co by tu jeszcze? Może... Jakby to powiedzieć... już nie ze Star Warsami związane. A w Władcy Pierścieni coś miałem wam powiedzieć. Ale to wiło się... Nie, myślałem. O matko, Polacy. Czasami jaką odpały też takie rzeczy piszę na tym. Ale raczej po angielsku. Okej. Myślę, bo miałem wam coś jeszcze powiedzieć, ale tak jak gadam, to czasami wypadam z rytmu i nie mogę. Raczej nowych... O właśnie, o nowych seriach. Nowych seriach to
nowych seriach. Nowych serii to na razie nie planuję. Dopiero jak wyjdą Watch Dogsy. Ale Watch Dogsy to będę miał na konsoli i to jeszcze starym tym Xboxie 360. Więc możliwe, że... Bo na kompa, mam za słabego kompa na Watch Dogsy. A będę go dopiero wymieniał gdzieś... Raczej będę wymieniał dopiero kartę graficzną w październiku. Właśnie nie wiem, co z tym fantem zrobić. Nie wiem właśnie, czy zainwestować teraz bardziej na te Watch Dogsy, już potem mieć spokój. W sumie to by było bardziej okej, bo... już potem bym się nie musiał martwić tym, bo ja, wiecie, wymieniam kompa na Batmana Arkham Knight i... nie Knight, Knight. Knight? Jak to się wymawia? Knight? Nieważne, no ten, na rycerza Arkham. No. Jak się nazywa? Czemu pobiegli tam? Zostawili mnie. Zostawili biegnego klona. Grenade. Ile zakład, że nas zajdą od tyłu? Nieważne. Wygrałem. O, tu już mamy normalną snajperkę. Nie, no proszę, czy Polacy mają tylko, nie wiem... O, zabili ich. Dobrze. Co ja teraz zrobię? Wybijają nam drużynę powoli. Wybijają nam drużynę, wybijają nam drużynę, jest fajnie. Dobra, spróbujemy posnajpić trochę. Zginę, ale... Pójdźmy. Uwaga. Ready for fire. No wyjdź tu. Proszę. 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 Nie chcę wyjść. Ała. Trafiła. Albo trafił. Dobra. Czy jest tu ktoś? Nie, kto do mnie strzela teraz? Takie zapytanko, nie? Czy to do mnie w ogóle? Ta do mnie. Ja. No chodź tu. Zabiła mnie. To było najbardziej głupia rzecz, jaką zrobiłem w życiu. Nie no dobra, były głupsze. Ja idę na górę posnajpić. Napisałbym ładny strzał, ale ten strzał zabił mnie i... Okej, teraz sobie... Posnajpmy... Posnajpmy... Może kogoś trafię. I don't see anything. No pewnie tam daleko siedzą. Też bym tam siedział. Ale nie, no prędzej czy później wyjdą. Prawda? Tam mówicie? Nie widzę. Trafiłem. Dobra, tu jest.
kurde, spodobałem, no. A miałem taki clear shot. Spadnie. Spadłeś. Ale przeżył chyba, nie? Jestem... Nie, no... Sorry, to nie Battlefield. Czy ja kogoś zabiłem? Oła! No... Chodź rzesz. Może ja zostawię snajpienie ludziom, którzy umieją to robić. Miło by było. Fuck. Jasne. Nie, spadłem! Dobra, weźmy se Jedi, co? Raz jeszcze Jedi zagram. I na razie kończymy. Bo już mi tak dobrze idzie, że wiecie. Fuck. Dobra, niech będzie ona, Jezus Maria. Jedi to Jedi. Tylko żebym miał miecz. Możesz mieć taki nawet. Teraz idę wszystkich pozabijać. Mam same asysty, nic więcej. I 6 zgonów. No, to jak mówiłem. Wszystko będzie... Tak jak wam zdążyłem powiedzieć. Wow. Dużo was. Nie ma force bloka. A, nie ma. Chyba ma. Ej. Ups! Przeprosiłeś. Na szczęście przeprosiłeś. Masz forgiwa. Dobra, jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Ja tak zawsze mam. To jest śmieszne. Dobra. O tym wam powiedziałem. O seriach wam powiedziałem. Chciałem zrobić serię Dark Souls. Nawet dzisiaj stałem nad pudełkiem z Dark Souls 2 i tak sobie myślę, a czemu by nie, ale tak mówię, to dużo ludzi to nagrywa, a ja się staram nagrać takie rzeczy ciche, takie mniej więcej, które były dawno, albo były, a nikt się tym nie zajął, bo myślę, że wolicie oglądać u kogoś bardziej znanego, który lepiej to robi niż ja. Takie lepsze serie, ale Batmana nie odpuszczę i Watch Dogsów raczej też nie. Miałem Assassina nagrywać, nawet nagrałem dla was jeden odcinek, ale potem tak sobie stwierdziłem, patrzę, Rock nagrywa, tam ktoś tam jeszcze nagrywał, no to mówię, nie, no po co. Może z Battlefielda będzie parę odcinków z ekipą, coś takiego, bo u mnie koledzy w klasie chcą sobie pograć, razem coś ponagrywać, no to mówię, spoko, możemy zawsze się umówić, pograć, pośmiać się. A akurat są na tyle śmieszni, że z nimi to się da wszystko. Więc... Będzie Gitas Malines. Słyszałem o takiej grze, raczej słyszałem i oglądałem jednego gameplaya, coś na podstawie Mount & Blade,
Karaiby, w każdym razie, że na Karaibach się takie coś robi, a chciałem sobie to kupić, ale na razie nie mam hajsu na koncie. Muszę wpłacić. No i dobra, jak wpłacę, to na pewno coś z tego będzie, bo to jest fajna. Yo. Run! Oj, chciałem go odepchnąć. Dobra, jeszcze raz, tylko wezmę jakiegoś w miarę normalnego. Weźmy sobie go. Ten miecz zielony. I możemy sobie iść pograć. Jeszcze ostatnią rundkę. Jeszcze co by tak... Jutro w niedzielę, dla mnie jutro, dla was to nie wiem kiedy, sobie nagram jakieś rzecz, którą już, w której powiem wam co, w jaki dzień będzie i najprawdopodobniej ta gra, raczej to mówi Battles, jeszcze będzie, będzie jutro, czyli w niedzielę najprawdopodobniej to wrzucę i sobie zobaczycie to, gdzie o tym wszystkim mówię. Nie ma to sensu, ale dobra. Sobie to zobaczycie i potem potem dostaniecie już normalnie, wszystko będzie gicior. Możliwe, że jeszcze w tym tygodniu nie będzie tak dużo, bo nie mam na razie tak jakby... za późno o tym pomyślałem, żeby sobie poukładać to wszystko, tak? I nie mam wszystkich filmików, więc możliwe, że będzie ten tydzień jeszcze taki... Nie do końca taki w planach, ale już od następnego wszystko w planach, wszystko ładnie, pięknie. Więc... Gicior, dobra. Zabij go. Zabij go. Zabij debila. Zabij go. Tak. Pięknie. kibicowałem nie swojemu, kurde. nie swojemu kibicowałem, co za hańba. Why I am still here? Ja pierdzielę. O. Spoko, dam ci forę. Czemu za... Nie. Nie dam ci, bo zabiłeś więcej ludzi niż ja. Nie zabłem nikogo. Nie wiem, przyjdźcie coś. Granata, cokolwiek. Czy ty będziesz tak łazić? Dobra. Może? Może teraz. Ty, powiedz, że to ty włączyłeś to widzenie. Affirmative. Super battle droid. Super battle droid. Dobra, idę. Nie ma co. Zginę, ale idę. Aż się w krześle zacząłem ruszać. O, wygraliśmy! Szkoda, że jeszcze nie można go zajść. Dobra, jeszcze jedno, bo wygraliśmy. Okej. Okay. O, jeszcze War Thunder. A nie, to jednak będzie nowa seria. War Thunder, bo zacząłem ostatnio dużo w to grać. Kiedyś grałem z kolegami, teraz samemu bardziej. Ale będzie. Będzie coś. Proszę, proszę. Rzuć! Rzuć to! She died. Zaraz ja umrę.
Wow. Chłopaki. No, bez jaj. Oba. Ja wychodzę tędy. Wejdę tędy. Oj! Sry! Zrzuciłem własnego. Sry. No cudno się, dobra, nieważne. No, dziękuję wam za odcinek. Na koniec jeszcze zabiłem własnego, ale okej. Więc widzimy się w kolejnych i tak jak mówiłem, możecie się tego spodziewać w przeciągu tam paru dni. I na pewno, może nie od tego tygodnia, ale od następnego już będzie tak wszystko poukładane ładniutko, więc dziękuję wam jeszcze raz i trzymajcie się.